Siemanko kochani, za mną jest McDonald's, do którego niedawno powróciła, jak co roku, kanapka Drwala. I teraz tak, 18 zł, prawie 1000 kalorii i 70 gramów węgli. Na keto taka porcja ni cholery. Dlatego ja teraz lecę do domu i przygotuję dla Was kanapkę Drwala w wersji keto. Ja już jestem w domku i teraz pokażę Wam, jakich składników będziecie potrzebować do naszego keto Drwala. 200 gramów mięsa wołowego mielonego, doprawionego solą, pieprzem i czosnkiem. 2 jajka. Mąka z orzeszków arachidowych. Jest takie coś. Dalej pomidor, czerwona cebula, troszeczkę zieleninki. 2 sery pleśniowe Prezydent. Znaczy niekoniecznie, może być innej firmy, ale 2 takie okrągłe. Boczuś surowy, wędzony. Najłatwiejszy sos świata, czyli po jednej dużej łyżeczce musztardy Dijon, keczupu oraz majonezu i na koniec papryczki jalapeno. Zaczynamy od naszego mięska. Dzielimy je na pół. Będą to 2 kotlety 100-gramowe. Rozgrzewamy olej kokosowy, akurat tutaj w moim przypadku, na patelni i smażymy. Piękny dla ucha dźwięk. Krowa na patelni. I żeby nasza krówka nie była osamotniona, dorzucamy 2 plastry naszej świnki. Burger musi mieć bułkę. Burger Drwala z McDonalda ma w swoim składzie ser. Dlatego trzeba połączyć te dwie rzeczy i z tych właśnie 2 naszych serków pleśniowych zrobimy coś na wzór bułki. I po to nam są potrzebne jajka i ta mąka z orzeszków. Będziemy to panierować. Aż serek obtaczamy najpierw w jajku z jednej i z drugiej strony oraz na tych naszych boczkach i obtaczamy w mące orzeszkowej. Tak samo góra, dół i boki. I to będzie lądowało na patelnię. I smażymy nasze serki z 2 stron po kilka minut. Kochani, ten burger jest równie prosty do zrobienia, jak kliknięcie subskrypcji tam na dole, tego czerwonego przycisku. Serek mamy podsmażony, przystępujemy do składania naszego keto Drwala. Pierwsza warstwa naszej serowej bułeczki. Troszeczkę sosu, mówiłem Wam na początku, po jednej czubatej łyżeczce musztardy Dijon, keczupu i majonezu. Troszeczkę zieleninki, co by dostarczyć żelaza do naszego organizmu. Pierwszy stek. Cebulka. Drugi nasz kotlecik. Ja pierdzielę, ale to będzie tłuszczowa wieża Babel. Na to pomidorek. Plasterki. Boczku. Ja pierdzielę. Słuchajcie, cały ten burger będzie ważył prawie 0,5 kg. I będzie miał grubo powyżej 1000 kalorii. Grubo. Słuchajcie, trochę przegiąłem, ale jeżeli macie wykałaczki w domu, to koniecznie przebijcie to, żeby nasz keto Drwal stał w pionie. Znowu improwizuję. Nie mam wykałaczek, dlatego... O! Patrzcie. Patrzcie. Serek wypływa z naszej serowej bułeczki. Jest 2 porcje steka, boczek. Jezu, no coś pięknego, no. A jak to pachnie? O, nawet się trzyma. Nawet się trzyma. Polecam Wam, kochani, serdecznie zróbcie sobie keto Drwala w domu. Życzę Wam smacznego. Subskrybujcie kanał i bądźcie keto aktywni. Pozdrawiam Was. Cześć.